Oto trzy ciągniki siodłowe, w których Natalia, Filip i Kuba będą próbowali jak najdłużej przetrwać. Ja jako prowadzący będę im to utrudniał, dlatego że przygotowałem kilkanaście różnych zadań, w których będą zajmowali miejsca od pierwszego do trzeciego. I o ile za pierwsze miejsce będzie czekała nagroda, którą sami wylosują na tym oto kole fortuny, o tyle za trzecie miejsce będzie czekała kara w postaci butelki wody. Bo tak, mamy widzowie ograniczony czas, te tirki, a właściwie ciągniki siodłowe, ja wiem, proszę tutaj wszystkich trackerów o nie spinanie się w komentarzach, ale w dzisiejszym odcinku będziemy mówili potocznie na nie po prostu tirki. Całkiem niedługo będą musiały ruszać w kolejną trasę, a wiadomo, że w żadnym z tych ciągników nie ma łazienki, więc najprostszy sposób, żeby ich wyeliminować, jest po prostu dawanie im wody do picia za karę. Dobra, Natalia, jako jedyna w dzisiejszym odcinku trackerka, możesz kręcić jako pierwsza i losować swojego tirka. Jak to jedyneczkę. No! Na tych syna przykro mi, także pa... dziewczyna i jeszcze najgorszy tirek. Nie wiadomo, czy najgorszy, to się dopiero okaże. Zobaczymy. Uwaga, teraz czas na tirka dla Filipa. Dawaj, Fifi, kręć. Dobra, poproszę jedyneczkę. No, jedyneczka jest chyba, widzowie, najświeższym tirkiem. I tak jest! No to komuś ty już kręcić nie musisz. Wygląd i wyposażenie każdego tira w środku za chwilę pokażą mam uczestnicy, jak tylko tam wejdą. Ale zanim się to zrobią, to uwaga, dla zwycięzcy 1000 zł. Więc jest o co walczyć. Ale oni jeszcze nie wiedzą, co dla nich przygotowałem. Dobra, słuchajcie, Fifi, jesteś przy swoim tirku, jak zadowolony? Zadowolony. Chyba masz najlepiej, najświeższa maszyna. Ale żeby nie było, widzowie, jesteśmy przygotowani. Każdy z trackerów ma również klateczki. Ty, nawet pod kolor bluzy, przypadek czy celowo? Nie, przypadek. A, przypadek, okej, okay, ale nie będziemy brudzili, wszystko będzie zmieniane. Ja też mam klapki dla siebie, ale to dopiero zaraz. Ty, żonka, powiem ci, że do twarzy się z tym tirkiem. Klapeczki też pasują? Pasują, no. Nowiutkie, jeszcze ani razu nie założone. To są te, które leżały w szafie 2 lata i jeszcze się nie doczekała, aż je założysz? Czekaj, żebyś pokazał jego klapki. Są ich biedronkowe laczki. Markowe klapeczki i w sumie nie najgorszy tirek. Wydaje mi się, że powinieneś być zadowolony, ale dobra. Gotowi? Gotowi! Czas start, wbijajcie do swoich ciągników. Dzień doberek, witamy. Co z tym zrobić? Wiesz co? Daj gdzieś tutaj, o, albo tam właśnie. Coś musi być zachowana, klapeczki. No i klasunia. Dobra, to ty się rozgość, zapoznaj się z cirkiem i zaraz pokaż widzom, co tutaj mamy. Dobra, widzowie, ja nigdy nie siedziałam w takim aucie i nawet nie wiem, jak mam tutaj wejść. To się może źle skończyć. Uwaga, żeby się nie ubrudzić. Ja mam skóry! No jak? Ja mówiłam, że to najgorsze, a tutaj skórzane siedzenia. Co jest? A kurde, jak to luksusowo! Patrz, jaki szyber da! No stary, byle czego bym wam nie ogarnął. A ja tak szczerze, mega świeżo wygląda to łóżko. Ja się tutaj później rozłożę. Zamykaj drzwi i powodzenia. Ale zanim nasi uczestnicy pokażą wam swoje kabiny, to ja chcę pokazać wam tego laptopa, który przyda nam się w dalszej części tego filmu. Lenovo Legion Pro 7i z procesorem Intel Core 14 generacji, który na tym ujęciu wygląda elegancko i dosyć niepozornie, to tak naprawdę prawdziwy gamingowy potwór. Intel oraz Lenovo, którzy są sponsorami tego filmu, wysłali mi tego laptopa do testów i powiem wam, że jestem w szoku. Jeśli chodzi o wygląd, to Lenovo Legion Pro 7i ma smukłą aluminiową obudowę, która w odróżnieniu od wielu innych laptopów gamingowych wygląda świetnie. Śmiało możecie wyjść z tym laptopem na miasto i bez zwracania na siebie uwagi korzystać z niego na przykład w trakcie jakiegoś spotkania albo na uczelni, a po powrocie do domu podłączacie zasilanie z tyłu obudowy, gdzie znajdują się wszystkie najważniejsze porty, co swoją drogą jest mega wygodne. Gasicie światło, cieszycie się podświetleniami RGB i gracie w swoje ulubione gry na maksymalnych ustawieniach graficznych. Jest to możliwe dzięki procesorowi Intel Core i9 14900HX, który oferuje wydajność pokroju komputerów stacjonarnych. O niskie temperatury w trakcie grania dba system chłodzenia Legion Cold Front Vapor, który wykorzystuje system podwójnego wentylatora i komory parowej. Jeśli chodzi o ekran, to mamy tutaj 16-calowy jasny wyświetlacz o proporcjach 16:10 z odświeżaniem na poziomie 240 Hz, otoczony wąskimi ramkami. Pod ekranem znajduje się klawiatura True Strike, oczywiście z podświetleniem RGB, którym możecie samodzielnie sterować w zakładce Legion Spectrum we wbudowanej aplikacji Lenovo Vantage. Poza zmianą oświetlenia klawiatury, w tej aplikacji możecie sterować również trybem pracy karty graficznej oraz zasilania, a także korzystać z innych dostępnych w jednym miejscu narzędzi. Mało tego, kupując Lenovo Legion Pro 7i z procesorem Intel Core 14 generacji, otrzymujecie także możliwość zgarnięcia 8 kodów do polskich gier w akcji Lenovo i Polski Gaming. Jeśli więc szukacie laptopa do wszystkiego, który dzięki procesorowi Intel Core 14 generacji nie będzie odstawał od komputerów stacjonarnych, a który w odróżnieniu od komputerów stacjonarnych będziecie mogli zabrać ze sobą dosłownie wszędzie, to koniecznie sprawdzajcie laptop
laptopy Lenovo Legion Pro 7 i klikając w link podany w opisie. Zanim widzowie zrobię wam małe oprowadzenie po moim tirku, to muszę założyć klapeczki, żeby tutaj nie nabrudzić. Dbam o czystość i no właśnie skakuję te kapcie, ale śmiesznie one wyglądają. Takie futrzaki w tirze. Ej, dobra widzowie, mimo że jestem naprawdę wysoki, bo mam ponad 1,80 m, a dokładnie 1,84 m, ja tutaj normalnie stoję i mam jeszcze tyle miejsca nad głową. Ale kozak! Standardowo kierownica, masa przycisków, wygodny fotel i CB radio. A z tyłu za siedzeniami jest łóżko dla kierowcy. A gdyby łóżko na dole mu się znudziło, to jest też możliwość rozłożenia łóżka na piętrze. Ja nie mogę, zobaczcie, ja normalnie stoję i jeszcze muszę wyciągnąć rękę, żeby w ogóle dotknąć sufitu. Za siedzeniami znajduje się kanapa, na której można się położyć. Tutaj są różne siateczki, w których można pochować rzeczy. Mamy też taką zasłonkę i tutaj chyba jest jakiś własny dach? Po jednej stronie oczywiście mamy fotel kierowcy, na środku jest przestrzeń i tutaj jest drugi fotel, więc miejsca jest po prostu bardzo dużo. Wydaje mi się, że mam tirka bardzo podobnego do Natalii, ale ja go właśnie teraz upiększam i kładę tutaj tablicę W7 Skiro. Jak coś, to jest fejkowa tablica, to nie jest prawdziwa. Ale mimo, że fejkowa, to i tak fajny dodatek i mam coś jeszcze. Ponieważ bardzo często osoby jeżdżące w ciężarówkach mają takie kołyszące się laleczki. A ja zamiast laleczki mam kubkę. O, proszę bardzo. A dokładniej pozytywną kubkę. Zanim dam naszym uczestnikom pierwsze zdanie, to muszę wejść do każdego z nich i zabrać im pewną rzecz. No witam, jak tam? Elegancko, powiem ci, że jestem w szoku, jakie tutaj są wygodne siedzenia. No, te fotele to jest jakiś kozak. Ale też jestem w szoku, jak tutaj nic nie widać. W sensie pod? No, jak ty przychodzisz tutaj, się kręcisz, to ja cię widzę w lusterku i nagle mi znikasz w ogóle. Nie jesteś w moim polu widzenia. To zdradzę ci sekret, Natalia. Tutaj z boku masz lusterko, w którym widzisz cały twój przód. Ej, nie widziałam go. No, ale dobra, poproszę telefon. Zabierasz tam telefony? Zabieram telefony, dawaj. Nie. Dawaj. To co my tutaj będziemy robić? O, to się nie martw. Ja przygotowałem dla was atrakcję. Dziękuję bardzo. Witam, inspekcja transportu drogowego. Serdecznie. Wszystkie papiery są? Są, mogę zaraz panu pokazać. Nie, dobra, to ja poproszę tylko telefon od pana. Nie, nie chodzi o numer, tylko chodzi o urządzenie. A w jakim celu? Konfiskuję. A na jakiej podstawie prawnej? Poproszę telefon. Dobra, masz. Dzięki wielkie. Jak tam? Dobrze, fajnie, dużo miejsca, mogę się wyprostować, nie spodziewałem się. Dasz radę stanąć cały? Dam radę stanąć. Pokaż. Pierwszy raz w ogóle jestem w środku. Jestem w szoku, że tu jest tak dużo miejsca. No, ale serio. Ja zawsze myślałem, że tutaj jest maks na, nie wiem, kucnięcie na wysokość. Nie, no stary, tutaj naprawdę można tańczyć, ale ja poproszę swój telefon. Dawaj, 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 wyskakuj z telefonu. Nasi uczestnicy będą mogli odzyskać swoje telefony po wygraniu w konkurencji, o ile wykręcą to na kole fortuny. Ale właśnie, a propos konkurencji, czas na pierwszą, którą przygotowałem jeszcze zanim tam weszli. W każdym z waszych ciągników ukryłem przed waszym wejściem pomarańczową piłeczkę ping-pongową i musicie ją teraz jakoś przyznaleźć. Kto będzie ostatni, za karę pije wodę, a kto będzie pierwszy, wygrywa nagrodę. Czas start! Dobra, widzowie, gdzie to może być? Czekajcie, tu jest jakaś szuflada. Mamy jakieś różne dziwne rzeczy, ale piłeczki nigdzie nie widzę. To się nie otwiera. Tutaj też nigdzie tego nie widzę. Może w drzwiach? Jezu, gdzie to może być? Kurde, już myślałem. Pomarańczowe rękawiczki to są. Podpowiedź jest taka, że nie trzeba nic otwierać. Nie grzebiemy nigdzie. A, czyli nie trzeba nic otwierać. Dobra, 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 dobra. Gdzie to może być? Pod spodem gdzieś. Skoro nie trzeba nic otwierać, to może gdzieś tutaj jest to schowane na widoku? Nie, no nic nie czuję. Teraz się dowiedziałem, że nic nie muszę otwierać. To już w ogóle powinno być proste. Generalnie widzowie, ja ukrywałem te piłeczki ping-pongowe, zanim jeszcze wiedziałem, kto w jakim tirze będzie, więc nie ma tutaj mowy o żadnej faworyzacji Natalii czy coś. Sorry za widoki widzowie, ale muszę to jakoś znaleźć. Ty no, przepatrzyłem większość miejsc i nigdzie tego nie ma. Pod łóżkiem też nigdzie nie ma. Może tutaj za siedzeniem? Nie, no też nie ma. Gdzie on to schował? Tu też nie. To musi być jakieś proste. To musi być gdzieś tutaj, na przy miejscu kierowcy, jak nic. Ty no, nie ma. Jest! Brawo! No nie, Natik znalazła. Natalia znalazła. Brawo! Zajmujesz pierwsze miejsce, więc na bank kręcisz kołem z ułatwieniami, ale zanim to musimy jeszcze zobaczyć, kto przegra, bo on będzie miał karę. Jestem ciekawa. Dobra, mam piłeczkę! Oho, czekajcie widzowie, bo Kuba chyba też ma piłeczkę. Mam piłeczkę i była w naprawdę oczywistym miejscu, takim ciężko było to zauważyć, ale łatwo było to znaleźć. Gdzie ona była, bo już nie pamiętam, gdzie ją schowałem. Ona była ukryta w kurtynie. Okej, okay, dobra, zajmujesz drugie miejsce, więc nie masz nagrody, ale nie masz też kary. Stary, jest bliżej niż ci się wydaje. Ciepło, ciepło, ciepło. Nie, zimno, 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 zimno. Cieplej, cieplej. O, cieplej, ale tam nie patrzyłeś bardziej. Cieplej, nie. O, gorąco! 10 razy się tu schylałem, nic tu nie było. Proszę bardzo, to jest twoja butelka. To jest, widzowie, butelka wody o pojemności 330 ml, więc pierwsza nie powinna być jeszcze groźna, ale z każdą kolejną będzie coraz trudniej. Możesz poczekać. Tak? Wyzerujesz? Dobra, to dawaj. Przy tobie i przy okazji wyrzucisz. Ach, proszę cię bardzo, już więcej do mnie nie przychodzi. Okej. Halo, halo, to ja tu nie?
Oj, słychać cię, to tak dosyć głośno. Byka! Ej, to jest prosta sprawa! Jezu, jak to trzeszczy, totalnie cię nie rozumiem. Serio? Ja ciebie słyszę normalnie. Tak? To ja mam cię chyba za głośno. Halo, Bajo, jak to słychać mnie? Halo, słychać? Oj, teraz jest lepiej, ale miałem przester przed chwilą. Jak tam droga? Stoją gdzieś, czy czyściutko? Czyściutko, czyściutko. Wiesz co, jeszcze mam 300 km do tego, do zjazdu. Powiedzmy, to jest zarąbiste. Nigdy nie gadałam się z CB Radio i to jest 10 na 10. Ej, no zarąbiste, jak chcę coś takiego w samochodzie swoim. Żonka, gratulacje, udało ci się wygrać, więc możesz zakręcić kołem z nagrodami. Nie tylko to udało mi się zrobić. Przez przypadek udało mi się też odpalić tira. Wiesz, nie nagraliśmy tego, ale Natalia chciała zamknąć szybę, w sensie odpalić tylko zapłon, a przez przypadek... Przykręciłam dalej i nagle ten tir się odpalił, ja w ogóle tak spanikowałam. Ja szybko biegłem, bo w ogóle centralnie przed stoi nasz Mercedes i już widziałem, jak Natalia w niego wjeżdża, ale na szczęście nic nie stało, więc możesz Natalia kręcić. W takim razie, uwaga widzowie, pierwsza nagroda w dzisiejszym odcinku, która poleci do Natalii, to jedna rzecz z lodówki. Ho, ho, ho! Proszę bardzo, to jest nasza widzowie lodówka turystyczna, w której znajdują się różne skarby. To nie, to jest dla właściciela ciężarówek w ramach podziękowania. Chodziło mi bardziej o to, co jest tutaj i Natalia, możesz wybrać sobie jedną rzecz z tej lodóweczki. Zapraszam, bardzo mi się to podoba, bo ta lodówka jeszcze nie jest przebrana, bo nigdy nie brał żadnej rzeczy. No właśnie. Co my tutaj mamy? Widzę dużo słodyczy, jakieś wafle. No tu generalnie jest cały prowiant. Są też bułeczki i teraz pytanie. Czy wziąć coś dobrego, słodkiego, na przykład Kinder Chocobonsy Crispy, czy wziąć bułeczki, żeby dłużej przetrwać? Wybór należy do ciebie. Dobra, biorę bułeczki. Z nimi przetrwam tutaj zdecydowanie dłużej, tak mi się przynajmniej wydaje. Ej, dobra widzowie, ja tutaj na chwilę usiądę, tylko tak po cichu. I mam tutaj taki przycisk do użycia klaksonu. Ciekawe, czy przy wyłączonym tirze on działa. Nie działa. Najgorzej, nie mogę trąbić, jak to? No dobra, kara i nagroda rozdana, ale biorąc pod uwagę, że moja żonka przez przypadek odpaliła tira, przydałby się chyba im wszystkim taki szybki kurs jazdy. Tyle tylko, że nie możemy zrobić tego IRL, bo no to mogłoby się bardzo źle skończyć. Więc w drugim zadaniu w tym odcinku zabiorę ich na jazdy online. Dzień dobry panie Jakubie, witam na jazdach u Sitka. O nie, kolejne prawo jazdy, ale... No tak jest, kolejna kategoria tak naprawdę, ale dzisiaj mamy kurs online. Przed panem kokpit ciężarówki, trochę inny niż tutaj. Dobra. Ale twoim zadaniem jest dojechać na pierwszą stację benzynową za bramkami po wyjechaniu z Łodzi, w której aktualnie znajdujemy się w Euro Truck Simulatorze. Ale ty będziesz mnie jakoś prowadził? Tak, czy... ja ogólnie tutaj będę siedział, będę cię prowadził, będę liczył tobie czas, bo w tym zadaniu rywalizujecie o to, kto będzie pierwszy, ale zgodnie z przepisami. Tak. Więc nie przekraczamy prędkości i ja będę jeszcze zapisywał, właściwie notował każdy błąd. Za każdy błąd będzie plus 10 sekund do twojego czasu. No dobra, więc... Gotowy? Gotowy. Dobra, w takim razie uwaga, start. Ruszam. Ruszaj, uwaga, ja sprawdzam, jadę. Czy to jest dobrze. Patrzę na prędkość widzowie, bo prędkość jest ważna. Tak, dobra, rozglądamy się tutaj. Plusik, plusik za to, musimy dobra, w prawo. Dobra, skręcamy w prawo, a kierunkowskaz jeszcze. Dobra. Dawno już nie jeździłem. Dobra, przejechanie pojedynczej, ciągłej, ale dobra, jedziemy dalej. Ale tirkiem tak trzeba po ciągłej, no bo jak wyjedziesz, trzeba się złamać. Nie, dało się to zrobić lepiej. Tutaj na skrzyżowaniu w lewo poproszę. Przekroczona prędkość, cyk, kolejny gdzie przekroczona, błąd. Ledwo 53 na godzinę było. To ledwo co przekroczona. W lewo, ale przekroczona. Troszkę za wolno, zaraz będzie błąd, że za wolno jedziemy. Dobra. Tutaj się nie skupiłem, dobra. Powiedzmy, że jest git w lusterku, jest spoko. Jest, bardzo dobrze, ty nawet nie masz do czego się tutaj przyczepić. No, poza tą prędkością jedzie pan 60 na godzinę zamiast 50, więc to było jeszcze w terenie zabudowanym, kolejny błąd. Prędkość po raz kolejny przekroczona. No patrz, no ja się nie skupiam na tej prędkości. No, ale trzeba jako kierowca, niestety. No na żółtym jeszcze na żółtym. Gdybym się zatrzymał, to byłoby... Gorzej, okej, niech będzie. Byłoby gorzej. Ile mam błędów, powiedz mi? 5 błędów póki co. Pewnie jakiegoś nie założyłem, może jakieś ci dodałem, ale nieważne. Dobra, dobra. Tutaj, panie kierowco, poproszę w prawo, dobrze? Kierunek, nie wiem, czy zauważyłeś. Ja sprawdzam, oczywiście, że tak. Tutaj zwolnię sobie do 40 na godzinę, bo jestem ciężarówką. Okej. Tutaj może jakiś jeden, minus jeden? Nie, nie, nie. Błędów nie usuwamy. Nie spojrzał pan przez szybę, bo zresztą czy nic nie jedzie, albo... Przedtem spojrzałem. Był znak ustąp pierwszeństwa, więc błąd. Ale przedtem spojrzałem, zanim dojechałem do skrzyżowania. Widzowie, nie życzę wam takiego instruktora, jeżeli będziecie zdawali prawo jazdy. Ja ogólnie. Spojrzałem. Dobra, kierunkowskaz w dół, niech będzie, okej. Spojrzałem w lusterku. Dobra, no, w ostatniej chwili, ale było. Jak daleko jest ta stacja? Zaraz za bramkami. Będzie stacja, tam zatrzymujemy się przy dystrybutorze i wtedy zatrzymuje czas. Okej, czyli tankowanko. Oj, chyba prędkość była delikatnie przekroczona, ale dobra. Jesteśmy na autostradzie. Dobra, dobra, ale było 80. No jedź, gościu. Ej, milej. O, trąbię. Można na używać, błędy, ale... Nie można używać klaksonu bezpodstawnie. Zhamował mnie. I przejeżdżam. Dokładnie. O, ale chyba mamy kierunkowskaz lewy włączony, tak mi się wydaje. Kolejny błąd. Panie kierowco, bardzo... To żaden błąd, tylko lekkie niedopatrzenie. Muszę to odnotować. Nie no, panie kierowco, naprawdę lewym pasem.
jadąc z ciągnikiem siodłowym. No można, jak nie można? Jest jakiś przepis, który tego zabrania? Proszę tutaj nie szarżować. Mamy znak, który informuje nas o tym, że zaraz będzie stacja benzynowa, więc proszę tam zjechać. Zjeżdżam za 200 metrów. Jankowska włącza. Dobra, hamujemy. Oj, no dobra, niech będzie, powiedzmy. I teraz proszę podjechać pod dystrybutor. Dobra, uwaga. Dobra. Proszę zatrzymać. Zatrzymuję się. 5 minut 59 sekund, ale popełniłeś 9 błędów, więc musimy doliczyć ci półtorej minuty. Półtorej minuty? Za co? Za jakieś przekroczenie prędkości o 5 na godzinę? 7 minut i 29 sekund to jest twój ostateczny czas. Gratuluję. Naprawdę nieźle. Witam serdecznie drugiego kursanta. Dzień dobry. Jest pani gotowa na jazdę? Kompletnie nie. Ja nie wiem, jak się pada obsługuje. Gaz, hamulec. Prawo-lewo. Tak, prawo-lewo. Ty się rozglądasz na boki. Istotne, bo ja notuję błędy. Lewy kierunkowskaz, prawy kierunkowskaz. To ja gdzie mam kierunkowskaz? No a jak? Start. Wyjeżdżamy i poproszę tutaj od razu w prawo. Włączyłam kierunkowskaz. Wyłączyła pani silnik. Pierwszy błąd. Przepraszam, jak? Nie wiem, zgas pani, nie wiem jakim celem, bo to automat, ale okej. Okay. Poproszę w prawo, bez patrzenia w lewo, czy nic nie jedzie. Notujemy błąd. Widziałam już wcześniej, mam lusterka po to, tak? Jedziemy pasem przeciwnym, proszę nie puszczać kierownicy. Trzeci błąd, jedziemy dalej. Widzimy, chyba do 100 dobijemy. Ale proszę troszkę szybciej, tak? Ja rozumiem, że jesteśmy w mieście, ale bez posady. No ale też nie wolno przekraczać. Ale tu się liczy czas. Tak? To jest zadanie, wyrywajcie ze sobą. Kto szybciej dojedzie na stację benzynową. Tu w lewo poproszę. Matko Boska. Dobra, nieznane, przykro mi. Wypadek, kolizja. Oblała pani, do widzenia. Nie, no widzowie, nie wierzę. Oblałam kurs na prawo jazdy. Szczerze, nie spodziewałam się, że coś takiego może się wydarzyć. No ale trudno. Prawdopodobnie przegram tą konkurencję i będę musiała pić wodę, więc chyba zjem sobie bułeczkę, bo zrobiłam się już trochę głodna. Witam pana kursanta Filipa. Proszę nie spowodować wypadku, dobra? Bo jestem świeżo po powrocie ze szpitala. Zasada jest taka: musimy dojechać na stację benzynową. Każdy błąd popełniony, typu brak kierunkowskazu i tak dalej, to jest plus 10 sekund. Mobilki, uwaga, kręci taki stary dziad egzaminator, mega wredny, uważajcie. Jak, proszę tego nie słuchać, to jakieś pomówienia są. Kuby czas do pobicia to 5.59, ale nie powiem ci, ile miał błędów. Czas, start, jedziemy. No i sprawdźmy, panie kierowco, jak to będzie wyglądało. Tutaj w prawo poproszę. Rozejrzymy się może, damy kierunek. My god. Dobra, tutaj... szeroki łuk. Nie, przekroczenie pojedynczej ciągłej. Kuba zrobił to samo. Przekroczona prędkość, tu mamy 50, jechał pan prawie 60, dwa błędy. Nikt nie mówi, że będzie lekko. Mamy sygnalizację świetlną, prawda? W lewo, tak? Tak, tutaj poproszę w lewo. Jak najbardziej. Tutaj widzowie, te światła mają znaczenie, ale no to jest, wiecie, RNG. O Jezu, ja tu mam flashback i tu miałem wypadek. Ja nie patrzę w to miejsce. Dobrze poszło. Jest elegancko, dobra, żyjemy. No tutaj kolejne światełka i na światach prawo poproszę jedziemy na Warszawę. Daleko od linii, ale dobra, nie zatrzymał się. Jeszcze pan, się nie będzie, okej. Okay. Póki co dobry czas. Kary na pewno nie będziesz miał, bo kary ma Natalia, bo ona została zdyskwalifikowana, bo spowodowała wypadek, ale walczysz o nagrodę z Kubą. Kolejne światło, ale czerwona fala. Ojej. Ale póki co mało błędów. Kursant Jakub miał więcej w tym momencie. Na Warszawę prosto, tak jest. Zaraz tam na kolejnym skrzyżowaniu będziemy jechali w prawo i będziemy wjeżdżali już na autostradę. Nie no, póki co bardzo mało błędów. Ja czekam, żeby coś zanotować, ale no nie mam co na razie. Tutaj za 350 metrów na Warszawę poproszę. Prawo. Tak jest, będziemy jechali w prawo. Okej, okay. To samo co u pana Jakuba, czyli nie upewnienie się, że po lewej stronie nic nie jedzie, mimo tego, że miał pan znak ustąp pierwszeństwa. Okej, włączamy się teraz do ruchu. Panie kierowca, proszę zrobić to. Jest, włączyłem, zdążyłem. Okej, ale jedzie pan właśnie 105 na godzinę na 80, więc muszę tutaj dać jeden błąd. No, tutaj nawet na takie dwa błędy, myślę, zasłużył pan, więc ja daję to podwojenie, bo to było naprawdę spore przekroczenie prędkości. Jedziemy znowu za szybko, więc kolejny błąd. Myślałem, że się lubimy, kolega. Bardzo się lubimy, ale ja dbam o nasze wspólne bezpieczeństwo. Ja mam uraz po poprzednich kursantach. Dobra, i teraz, panie kierowco, za chwilę będzie stacja benzynowa, więc na nią zjeżdżamy i tam zatrzymujemy się przy dystrybutorze, gdzie stopuje czas. Zgaszenie samochodu, w lewo jedziemy! Zgasł pan samochód tuż na wjeździe na stację, więc kolejny błąd. Okej, i tutaj proszę przy dystrybutorze stanąć i ja w tym momencie będę zatrzymywał czas. Panie Filipie, pański czas to 6 minut 51 sekund plus 8 błędów, czyli dodatkowe 80 sekund, co daje nam 8 minut 11 sekund, więc gratuluję, zajmuje pan drugie miejsce, ale nie ma ani kary, ani nagrody. Stary upierdliwy ciul, nie do zniesienia. Ja tu jeszcze jestem! Oblał cię też? Nie oblał, ale czepiał się nawet wszystkiego, że mi zgasł samochód. Słyszałem, że tego nie zaznaczają. Niestety, widzowie, musiałem wrócić do mojej najgorszej kursantki z karą, czyli butelką wody. Tak się spodziewałam, już mówiłam widzom, że pewnie ja będę musiała się napić wody, więc jadam sobie dwie bułeczki, żeby się zasuszyć i od razu wykorzystać to, żeby się napić. Okej, sprytne. Sprytne, wiem. Teraz zadania będą trochę szybsze, więc kolejna butelka może być dużo szybciej. Zerujemy. Ja tak szybko nie umiem pić.
No dobra. Zaliczone. Witam mojego najlepszego kursanta, gratulacje. Witam, witam. Tak coś słyszałem, że tam wygrałem z nimi. Ale słyszał pan wypadek? Właśnie słyszałem jakieś krzyki i uderzenie o szybę. No właśnie, to byłem ja, ale zasłużyłeś chyba na nagrodę, którą w twoim wypadku będzie możliwość wskazania osoby, która musi wypić całą zimną Coca-Colę. O chłopie, to jest naprawdę mocna kara dla przeciwników. Natych się już zasłoniła, pokaż to. Halo! Natalia, wiemy, że tam jesteś. Ej, słuchaj, ale nie widzę tam, co robi Fifi i szczerze chyba jemu dam tą kolę do wypicia, żeby miał po prostu trudniej. I w sumie Natix mi szkoda, bo tak wygląda za tej kotary, a Fifiego nie widzę, więc dajmy jemu tu Coca-Colę i zobaczymy, jak to zniesie, bo Coca-Cola szybko przepływa i później chce się siku. Proszę bardzo, puszeczka dla ciebie i... Muszę ją zerować? No jak? Teraz przytomnę? No jak? Ja pitole. Dobra, mam nadzieję, że teraz Kubusiowi coś dowalę, jak wygram na samoku. Oho, widzę już pewien konflikt tutaj między tirem numer 1 a tirem numer 3. Się wydaje, że Kuba chce wyeliminować ciebie, bo czuję większe zagrożenie. Ode mnie? No, niż od Natalii. No miły byłem dla niego wcześniej. Ja też Natalię kocham, ale odcinka z nią rywalizuję. Ale pijemy. Ale ciężko to się zeruje, nie? No a jak? Zobanych zerować. No, ale to nikt nie mówi, że będzie lekko, stary. Dobra, daję ci 5 minut. Idę przygotować kolejny zdanie. Jest jeszcze na czas? No a jak? Dobrze, żartowałem. Nie no, pij, to serio, szybko. Ja pitole. No a co ty myślisz? Ja idę przygotować kolejne zdanie i zaraz wracam, ma być puste. Dziękuję, Kubuj, za kole. A proszę bardzo, wiesz, tutaj jest zacięta rywalizacja. A powiedz mi, czemu wybrałeś mnie, a nie Natalię? Szczerze? Było mi jej szkoda, bo tak się na mnie patrzyło. Dobra, wybaczam, ale ostatni raz. Dobra, później daję do Natalii. Ej, widzowie, tak się rozglądałem i z ciekawości nacisnąłem sobie tutaj, żeby włączyć radio i działa to na wyłączonym silniku, więc mam jakąś rozrywkę, bo telefonu, jak wiecie, niestety nie mam. I w czasie, gdy nie robię żadnego zadania, to nie ukrywam, że lekko mi się tutaj nudzi. Ale przez to przecież nie przegram. Mogę tu siedzieć jeszcze bardzo, ale to bardzo długo. Dobra, kolka wypita, proszę, oddaję ci to. Okej, zaliczone. Nie wracaj więcej z takimi... A jak właśnie sytuacja pecherzowa? Jest git. Bardziej na brzuchu mi to siedzi teraz. Tak jak widzieliście w poprzednim zdaniu, znajomość podstaw pierwszej pomocy, szczególnie w przypadku jazdy z Natalią, może się przydać. Dlatego w kolejnym zdaniu zrobimy naszym uczestnikom kurs pierwszej pomocy, ale taki dosyć nietypowy. Nietypowy dlatego, że będą musieli przeprowadzić operację, bo dostaną taką totackę ze szczypcami i będą musieli wyjąć jak najwięcej elementów bez aktywowania... No właśnie tego. Nie wiem, od czego zacząć. Kurde, zacznę od może serca? To nie jest serce. Ale dobra, wyjąłem. Nerka, wygląda to jak nerka, więc może uda mi się całkiem sprawnie to wyjąć. Dobra, już mam dwa. Nie jest tak źle. Myślałem, że będzie gorzej. To co, teraz jakąś kość? Ja pitole. Można to tak robić? Padło mi to w ogóle do drugiej dziurki. Nie wiem, jak to wyjąć. O nie, utknęło mi w środku. Dobra, zostawię to. To muszę wyjmować tak delikatnie z tego, co widzę. Aaaa! Można każdym sposobem chyba. Dobra, jedno wyciągnięte. Co to za dźwięki tam są z tego CB radia? A żebym im odpowiedział. Cicho tam, bo próbuję się skupić, tak? Mógłbym to zrobić innym sposobem, ale nie wiem, czy to nie będzie oszukiwanie. Mógłbym to oprzeć i wtedy takim sposobem wyjmować. Nie wiem, czy to będzie fair. Dobra, robię to. Robię też. Ciekawe, czy oni też na to wpadną. Drugi punkcik. Może spróbujemy z tym nietoperzem na dole. Trzeci. Ej, znalazłam tu sposób. Chyba można tak robić. O nie, wypadło. Dobra, zaraz to pozbieram. Ej, to można tak wysuwać sobie prosto. Ciekawe, czy oni na to też wpadli. O, z tym będzie ciężej. Tu jest jakaś ręka do wyjęcia. Kość. O, wypadło. Okej, czyli na ostatnim narządzie dotknąłem tego kółka. Więc udało się wyjąć prawie wszystkie, bo zabrakło mi jednego narządu. Przedostatnie. I ostatnie. Nie! Kurde, bez jednego! Ósmy. Dziewiąty. Zapiszczało. Dobra, widzowie, mamy już wyniki. Generalnie Natalia zdobyła najmniej punktów, bo tylko 9. Kuba z Filipem mieli remis po 11 punktów, więc teoretycznie Natalia powinna pić wodę za karę, a Kuba z Filipem powinni walczyć o nagrodę. Ale nikt z uczestników nie robił tego tak, jak powinni to robić, bo oni sobie znaleźli sposób, że będą to wypychali, zamiast, wiecie, łapać szczypcami i wyjmować. Więc za karę wszyscy pijecie butelkę wody. Ale nie było nic takiego w zasadach. Nie mogę sobie, widzowie, pozwolić na oszukiwanie w kolejnych zadaniach. W takim razie, proszę bardzo, butelka do tira numer 1, butelkę również do tira numer 2 i butelka do tira numer 3. Zerujemy! Czuję się oszukany. Nasz organizator świetnej zabawy uznał, że wszystkich zdyskwalifikuje, no ale niestety, no to on ustala zasady, więc trzeba się napić. Szczerze, powiem wam, że nie spodziewałam się, że każdy z nas będzie pił wodę, ale tak naprawdę ja się cieszę, bo gdyby nie to, to wypiłabym tą wodę tylko ja, a tak to moi przeciwnicy też ją piją. Wypite. Dobra, niby kara, ale wiecie co? Tak samo jak w odcinku z Lego, szczerze chcę już się napić. Naprawdę, mam tak socho w buzi, że nawet z miłą chęcią to wypiję.
puste. Coś czuję, że jeśli przy następnej konkurencji nie wygram zadania i nie wylosuję jakiegoś udogodnienia, to może być ze mną ciężko. Niestety powoli zaczynam odczuwać dyskomfort i chęć pójścia do toalety. Mam nadzieję, że zaraz mi przejdzie, ale jak tak dalej pójdzie i będę musiała pić kolejne wody, to no lekko nie będzie. Tym bardziej, że dzisiaj zaczęły mi się kobiece dni. Mega pechowo. Powiem wam, widzowie, że w oczekiwaniu na kolejne zadanie nagle poczułem jakiś taki dziwny chłód. Po prostu jest mi zimno. Niestety obawiam się, iż mogłem trochę zaszaleć z tymi krótkimi spodenkami dzisiaj. O, w ogóle te klepeczki są mega fajne. Ponieważ może i świeci słońce, ale ciepło to zdecydowanie nie jest. I powiem wam, że w takim bezruchu naprawdę da się to odczuć. Tym bardziej, jak nie ma się długich spodni. No ale co, czekamy na Karola i mam nadzieję, że jakoś kolejne zadanie mnie rozgrzeje. Nie wiem, o co za bardzo chodzi, ale Karol od dłuższego czasu nie daje nam żadnego zadania. Chyba chce, żebyśmy się wynudzili w tych tirkach, bo no nie mamy tutaj nic. Nie mamy telefonu, nie mamy żadnego sprzętu, nie mamy żadnej rozrywki i powiem wam szczerze, że ja jestem załamana. Tak mi się chce już do łazienki, że nie mogę wytrzymać. Cały czas próbuję o tym zapomnieć, myśleć, ale jest masakra. Ostatnio, jak nagrywaliśmy odcinek, w którym piliśmy wodę, to było kto dłużej wytrzyma w domku z Lego. Wytrzymałam mega długo, a dzisiaj mam jakiś kryzys, ja nie wiem, co się dzieje. Jest po prostu dramat, ja nie mogę wytrzymać. Dobra, widzowie, była chwila przerwy, tak żeby nasi uczestnicy trochę się ponudzili. Ja w międzyczasie musiałem ogarnąć jedną rzecz, ale już to zrobiłem i czas na kolejne zadanie, w którym na zmianę będą wbijali szpilki w tego balona i osoba, która go przebije, przegrywa. Nasz ziomel przygotowany i zaczynamy od... A niech będzie Kuby. Kuba, jedno cyknięcie musi być. Dobra, ja już siedzę w ogóle w kapturze, bo jest mi zimno. Żonka, której latają stopy, jest zimna? Nie, z tego, że mi się chce śniegu i nie mogę już wytrzymać. Już? Ja mam taki kryzys, ja nie wiem, o co chodzi. Natomiast jeszcze mam full zadań zaplanowanych. Siedź. Nie, na to poradzę. Cyknęło? Tak. Teraz Fifi, tak? Fifi, dawaj, tak, żeby cyknęło. Nie cyknęło. Teraz. Yes. A, jeszcze jedna zasada, widzowie, jak pęknie mi po drodze do kolejnej osoby, to przegrywa ta, która wcisnęła jako ostatnia. No jest ciężko. Trzyma się, co jest? A, co jest? Nie no, dobra, idziemy do Fifiego. Czyli co, nie mam szans już chyba. No, wiesz co? On jeszcze może wytrzymać trochę, wydaje mi się. Mogę go macać? Możesz, ale jest szansa, że pęknie wtedy. Jest. Cyknęło, lecę do Kuby. A może gdzieś od dołu, bo tu jest tak mało wciśnięte. Co jest? Żyje? Na TX no chyba game over, coś mi się wydaje. Co? Co? Widzowie, parę razy już to grałem, ale jeszcze nigdy chyba nie był aż tak powyginany. Jak to zrobisz, to będę w szoku, nie? Dobra, mam nadzieję, że uda mi się. Nie, ma już nie, totalny random, wciskaj byle gdzie. Wszystko przegrywam, no. No dobra, trzecia woda zerowana i jedna kola. Oj, tam pęcherz już musi pękać w szwach jak ten balon. Patrz, zrobił to. Nice. Mam nadzieję, że to ostatnia. Jezu, widzowie, ja wychodzę, chcę mi się taksiku. Już? Karol, ja nie dojadę na stację. Jak nie dojedziesz? Karol, ja nie dojadę. Dobra. Ja jak wstanę, to jest koniec, ja nie wiem, co mam zrobić teraz. Jedziemy na stację. Dobra, widzowie, ledwo, bo ledwo, ale udało się dojechać na stację. Natalia chyba zdążyła do toalety, tak mi się wydaje, bo no nie szedłem do samego końca, ale serio, mam taki kryzys, że szczerze, ja nie kojarzę, żeby kiedykolwiek aż tak bardzo jej się chciało. Wiecie co, widzowie? Przed chwilą jak mówiłem Karolowi, że nie chce mi się siku, to teraz jak wstawałem z siedzenia, to tak jakby trochę by mi się już chciało. I tak swoją drogą to siedzę cały czas w kapturze, bo jest mi strasznie zimno już. W ogóle nie wiem, czy to widać, ale mam czerwony nos już. I w sumie też katar dodatkowo. Ale ogólnie jestem osobą, która jest w stanie dużo wytrzymać, tak mi się wydaje. I póki serio nie będzie mi tak cisnęło, no to będę tutaj siedział. A do zimna idzie się nawet trochę przyzwyczaić. Zrobiło się nagle na tyle chłodno, że musiałem nałożyć kaptur i schować sobie ręce do kieszeni. No ciężko jest wytrzymać przy obecnej pogodzie, przy zachodzie słońca, w samej bluzie i klapkach. Mam nadzieję, że po następnym zadaniu wylosuję jakąś fajną rzecz. Jezu, jaka ulga. Szczerze myślałam, że nie dam rady dojechać na stację. Udało się, na tych gratuluję. W sensie przegrałeś ten odcinek już, ale przynajmniej się nie posikałaś, więc dobra, wracamy do chłopaków, zobaczyć jak tam ich sytuacja, bo... Długo nie dawałeś zadań. No właśnie, jest chyba zimno, co trochę? Powiem ci, że jest strasznie zimno, już mam nawet czerwony nos, to przed chwilą nawet mówiłem widzom, jak was nie było. No właśnie... Siku mi się tak chce, delikatnie może tak. Na ile procent? 10-15. Serio? Mhm. Jedną butelkę tego wypiłem. No tak, więc właśnie, zaraz przechodzimy z kolejnym zadaniem, bo trzeba was tutaj troszeczkę przycisnąć. Chociaż Fifi i tak wydaje mi się, że ma ciężej, bo on wypił już 3 butelki i kole. Wydaje mi się, że na pewno, a mówił coś czy nie? No tak wiesz, mówił, że jest okej, ale nie wiem, czy można mu ufać, ale dobra. Idę właśnie wybadać, co tam u niego. Halo, halo, jak tam? No, powiem ci, że z dwóch frontów robi się słabo. W sensie tam na dole, czy jak? Pierwszy front pęcherz, a drugi front to temperatura.
temperatura. W przeciągu 10 minut zrobiło się tak chłodno. Nie wiem, jak inni to odczuli, ale ja na pewno. Powiem ci tak, Kubuś też się trzęsie, tylko że on ma na sobie krótkie spodenki. Ja nie wiem w ogóle, co on zrobił, że on założył krótkie spodenki tutaj. No dobra, to on ma przewagę w tym, że mniej wypił. Ja mam tak. Przewagę w temperaturze. Pytanie, co kogo pierwszego wykończy? Wykończę was ja, Fifi, bo idę właśnie po kolejne zadanie. Dawaj. Tym razem zadanie z zupełnie innej kategorii, chociaż trochę związane z jazdą między innymi tirkiem, dlatego że wiadomo, że w trakcie podróży czasami zachciewa się coś zjeść. Tak się składa, że przygotowaliśmy paczkę lejsów, ale no jak widzicie, są to lejsy azjatyckie o smaku pikantnego, sfermentowanego tofu. Te chipsy powstały chyba po to, żeby robić sobie z nimi wyzwania, bo serio, to są widzowie najgorsze chipsy, jakie w życiu jadłem. Ja je kiedyś testowałem, no bo mieliśmy je w naszym sklepie, ale no tak jak mówię, nie wierzę, że one mogą, wiecie, komuś siebie tak normalnie smakować. Wydaje mi się, że jest to po prostu bardziej challenge, żeby je zjeść i właśnie pierwsza osoba, która całą tę paczkę opróżni, dostaje nagrodę, a osoba wolniejsza pije wodę. W takim razie tir numer jeden, Filip, gotowy? Gotowy. Kuba jeszcze nie jest gotowy, dobra, poczekajmy. Gotowy. 3, 2, 1, smacznego. Dobra, ruszamy, jak to pachnie? Okej, okay, pachnie trochę tak jak lejsy Maxy. O kurde, ciężko się otwierać. O, fucho, masakra. Nie jest to zły smak. Zobaczymy, czy zaraz mnie ta ostrość tutaj klepnie. Ej, czy ja jestem dziwny, że mi to smakuje? Chabę jakiego kubie, mi strasznie zaszusza. Ja się widzowie mega cieszę, że nie biorę udziału w tej konkurencji, bo ja te chipsy też testowałam i one są ohydne. To są najgorsze chipsy, jakie jadą w życiu. Ty szczerze, Darek, tak patrzę na miny chłopaków, to... Oni są dziwnie zadowoleni. Oni wcale nie wyglądają na jakichś smutnych. Są mega smaczne, mi smakują. Filip wydaje mi się był już głodny, więc on się pewnie cieszy, że może coś zjeść. Kuba w sumie raczej też. No ale dobra, zobaczymy. Tutaj widzowie jest tak, że jedna osoba na pewno będzie miała karę, druga na pewno będzie miała nagrodę, no bo zostało już tylko dwóch uczestników. O, trochę piecze, o Jezu. Już mało zostało. Powiem wam szczerze, jak tak obserwuję dwie kabiny, to wydaje mi się, patrząc z zewnątrz, że Kuba wygrywa. Mogę być w błędzie, ale nie, chyba zdecydowanie Kuba wygrywa. I coś czuję, że Fifi będzie pił. Oma, o kruszki. Dobra, kończymy to. Koniec, stop. Zjedzone? Powiem ci, że nie wiem, czy ja jestem jakiś dziwny, ale mi to nawet smakowało. No jak? No naprawdę, zjadłem ze smakiem całą paczkę. Dobra, pokaż właśnie, czy nic tam nie ma. Nie no, widzę je wylizane. Ty, ale Kuba, aż tak ci się ręka trzęsie z zimna, czy to jest? Nie, po prostu ją tak wysuwam do dołu. Okej, to już możesz zabrać. Ale szczerze, były całkiem dobre, ale też ostre. I pieczę mnie teraz. A, widzisz, no może jednak chcesz się napić? Napiłbym się, tak szczerze. Jak chcesz, mogę dać ci wodę, nie ma problemu. Nie, to przy okazji, jak przegram. Kolejne zadanie, kolejna porażka. Tym razem znów Kuba i znów był lepszy. Dał mi jeszcze z 10 sekund, to myślę, że byłby remis, trochę więcej czasu i ja bym wygrał. Mam złą wiadomość. Opędzlował wszystkie. Opędzlował stary wszystkie, z okruszkami praktycznie włącznie, więc... No nie miałem szans. No dobra, ale co tam, kolejna woda, potem czy nawet wejdzie, to? Nawet lepiej, wiesz, cieszę się. Myślę, że Kuba przez ten posmak, chociaż nie jest jakiś zły, może mieć problem z tym, że nie ma co pić w ogóle. No właśnie on mówił, że on już by się napił, ale zaproponowałem mu, czy chce, to powiedział, że nie. Dobra, ale idę po wodę dla ciebie. Dobra, jak się zje taką całą paczkę, to naprawdę tu piecze. Teraz dopiero to czuję. I na ustach, na podniebieniu, na języku, na wszystkim. Ale nie biorę picia. Bo chyba mógłbym wziąć wodę, tak poza zadaniowo, ale nie będę sobie utrudniał jeszcze bardziej. Kubuś, gratulacje, udało ci się wygrać. Możesz zakręcić kołem z nagrodami. I co byś chciał teraz wylosować najbardziej? Gdybym mógł wybierać, to bym wybrał telefon, żeby mi się aż tak tutaj nie nudziło. Oj, nie martw się, ja już teraz zapewnię ci atrakcję, bo kolejne zadanie już Natalia przygotowuje. Ale uwaga, Kuba zakręcił już kołem i Kuba, twoja kolejna nagroda to poduszka. Był też na kole koc i podejrzewam, że wolałbyś chyba koc od poduszki, co? Zdecydowanie, bo poduszki nawet nie mam gdzie to je użyć. Ale, no dobra, spoko. Położyć, ale wolę obserwować wszystko dookoła. Zaraz będzie kolejne zadanie, więc będziesz miał szansę na kolejną nagrodę, a póki co poduszka przygotowana, tak ona wygląda, jest w naszego domu, jest naprawdę miękka. To jest najbardziej miękka poduszka, jaką mieliśmy, więc wydaje mi się, że Kuba powinien być zadowolony. Mobilki, poduszeczki w dobrej okazyjnej cenie. Chce pan? Chcę. No. Ale pan jest blikiem. Jaki blikiem? Nie mam telefonu. A, ta poduszka mnie raczej nie ociepli, ale może chociaż w oczekiwaniu na kolejne zadania będę miał tutaj wygodniej. Czekajcie, jak to zrobić? Może jakoś tak? Ty, no w sumie lepiej ją mieć, niż jej nie mieć. No to jest oczywiste, ale liczyłem na coś lepszego za wygraną. Słuchajcie, powoli robi się ciemno. Jesteśmy tutaj już ładnych parę godzin, więc czas chyba na kolejne zadanie, bo do części z nich potrzebne jest światło zewnętrzne i jednym z tych zadań będzie strzelanie tym samolotem na odległość. Dobra, każdy z naszych uczestników dostał już swój samolot. Może nie są one jakieś mega profesjonalne, ale profesjonalny mamy za to dalmierz, który będziemy mierzyli odległość, na jaką te samoloty polecą.
Ty, ale ty chyba nie piłeś wody, co za karę? Wodę, dawaj tu wodę. Dobra, lecę po wodę. Dobra, jest kolejna woda, nie wiem już, która w przypadku Filipa, ale... Muszę wygrać jakąś konkurencję. Ale co, dynka jest? No jest tragedia. No biedny widzowie, przegrywa wszystkie konkurencje praktycznie. A raz mnie w konia zrobiłeś. Z czym? Co z czym? Wszystkich zrobiłeś, wszystkich zidentyfikowałeś. No tak, no bo zakombinowaliście, nie ma kombinacji. Dobra, gotowy? Gotowy. Uwaga, jak będziesz ready, to odpalaj. Ej, dobra, nie jest źle, widzowie. Tutaj zatrzymał się Filipa samolot. Odległość taka? No całkiem niezła. Nie wiem, czy będzie to widać, ale tam na przedniej prawej oponie jest już laser. I według dalmierza odległość Filipa to 7 metrów i 53 centymetry. Za długo to sobie nie poużywałem mojej poduszki, ale... Spokojnie, ona zostaje z tobą do końca. Wiem, ale zajmiemy się teraz zadaniem. Ciężko to jest przez to lusterko. 7 metrów ponad do połowicia. Patrz na to. No i przypał, jak ja mam tego potraktować? Gdzie jest samolot? Tu czy tu? Od razu widać, że przegrałem. Dalej, tak jak weźmiemy ten kokpit, to od niego do opony jest 5 metrów i 77 centymetrów. Więc Kubuś, przykro mi, przegrałeś i pijesz wodę. I'm lucky, no, ale wody się w sumie napiję. Chętnie? Po tych chipsach tak. O kurde, dobra, udało się wygrać pierwszą konkurencję. No ale co z tego? Już jest taka faza gry, że nie wiem, jak długo wytrzymam. Witam trackera. Witam. Oj, ale nosek czerwony, oj, oj, oj. Jak jakiś Rudolf czerwony. Na nosy. Słuchaj tego, ja jestem mistrzem w zerowaniu, więc bez przedłużania. Ale po tej butelce będzie już trochę ciężej, tak mi się wydaje, bo z każdą minutą, z każdą godziną coraz bardziej chce mi się do toalety. No dobra, to teraz pytanie, Kuba. Chcesz od razu kolejne zadanie, czy czekamy? Ja bym przeszedł do kolejnego zadania, od razu. Jeśli wygrasz kolejne zadanie, to zawsze jest szansa, że na kole wykręcisz ułatwienie w postaci na przykład jakiegoś maczka albo koca, a patrząc na twój nos, przydałby ci się. Dlatego chciałem to zrobić. Uuu, jakieś oczy takie dziwne, zmęczone. Wszystko zmęczone, jest zimno. Pęcherz jest zmęczony. To nie przeciągajmy. Zobaczymy, widzowie, co tym razem Fifi będzie miał, uwaga, stówka. Trzymaj, to tak na pocieszenie, że możesz zrobić z tym, co chcesz, ale tutaj na razie nie masz za bardzo na co ich wydać. Czekamy na następną konkurencję. Też od razu? Dawaj od razu. Kolejną konkurencją miał być egzamin praktyczny na prawo jazdy na kategorię C, ale mimo tego, że dziewczyny, jak widzicie, rozstawiły tutaj tor, to chyba jest jakiś problem z naszą ciężarówką, tak? Coś jest z nią nie tak, nie możemy wykręcić śrubki. Jest jakby zacięta. Nie możecie otworzyć tego? No. Tak. To już jest dawno odkręcone. Aha, chyba Karol musi zatrudnić inne asystentki. Ale tak, widzowie, no jest grubo. Mam nadzieję, że chociaż tor fajny zbudowałyście. No trzeba zobaczyć, trzeba się przejechać, jak będzie za łatwe, to trochę podniesiemy jego poziom. Dobra, czekajcie, może ja przetestuję go, co? Dobra, Karol tutaj już testuje, uwaga. Widzowie, pamiętacie egzamin w Eurotracku? Patrzcie na to. Ups! Wow, niezdane, oblany. No oblany, ale ty jaką szybko jeździ, czekaj, wyjadę za tor tym. Dobra, czyli nie jest Karol za łatwy ten tor. Nie jest, ale jak driftuje normalnie. A jakie światło ma. Szczerze, nie myślałem, widzowie, że ten zdalnie sterowany zestaw będzie aż tak szybki, bo kosztował 60 zł. W ogóle zastanawiałem się, czy będzie działał, ale działa super. I tutaj też chłopaki będą ścigali się o to, kto szybciej dojedzie od tego punktu startu przez cały ten tor aż do ostatnich dwóch kubeczków. Ale po drodze, jak widzicie, czeka niespodzianka w postaci sygnalizatora świetlnego oraz znaku stop. I specjalnie ustawiliśmy to tak, żeby chłopaki siedząc w swoich kabinach widzieli to, co się dzieje tutaj na placu przed nimi, bo no tak naprawdę oni będą musieli dojechać od startu do mety siedząc w swoich tirkach. I pamiętajcie, że każdy popchnięty kubeczek i każda złamana zasada ruchu drogowego to jest dodatkowe 10 sekund. No dobra, widzowie, przejazd Kuby, czas, start. Jadę! O kurde, światło się wypaliło! Idealnie w tym momencie zapaliło się światło na placu. Karol, odsuń się! Póki co bezbłędnie. O, czerwone jest. Oho, ale ci się trafiło. No najgorzej, już mogłem przejechać. Ej, skręcałem! 10 sekund, karne! Ej, nie skręcam i przysięgam! Za daleko jest, czekaj! Naokoło, jeszcze raz! Dobra! Co tutaj się dzieje? Ej, dobra, jest git! Bo nie mogę skręcić w prawo! Skręcił! Czepiliśmy na czepę, ale... Nie, no wiecie co, niestety ten ciągnik jest oddalony zbyt bardzo od tych prawdziwych ciągników, więc anulujemy to zdanie, wymyślimy coś innego. Żeby nie było widzowy, Filipowi też daliśmy pojeździć. Fajna zabawa? Fajna zabawa. Szkoda, że nasz czerwony ciągnik poszedł w kimę, zahaczając o któryś z tych kubeczków. Ja mam pytanie, czy ty tego pana dopuściłeś do jazdy? Dałeś mu pozytywny wynik na egzaminie? Jak on takie coś robi? Natalia, on jeździł dużo lepiej niż ty, tak prawdę mówiąc, na tym egzaminie. Właśnie! No tutaj coś poszło nie tak, ale dobra, nieważne. Stary, dawaj następne zadania, bo ja nie wytrzymam, ja jestem już na limicie. Kolejne zadanie będzie związane z tymi oto kartami do gry w rozmiarze XXL. Będę chłopakom odsłaniał karty, w tym wypadku, jak widzicie, mamy dziesiątkę, a ich zadaniem będzie odgadnięcie, jaka karta będzie kolejna, czy mniejsza, czy większa. W sumie możecie sobie zgadnąć, jaką kartę mam tutaj. Uwaga!
ósemka, czyli karta mniejsza. Jeśli powiedzieliście, że większa, no to nie zdobylibyście żadnego punktu. I właśnie osoba, która zdobędzie więcej punktów, czyli będzie miała więcej prawidłowych wytypowań z rzędu, po prostu wygrywa. Dobra, jesteśmy obok karabiny Filipa. Filip, zaczynaj, gotowy? Dawaj, dawaj, szybko, bo już... Dymka? Już słabo, już słabo. Twoja pierwsza karta to czwórka. Jaka będzie kolejna? No na pewno większa. Na pewno większa, sprawdźmy. Jest większa, ale niewiele. Dobra, jaka kolejna? Większa. Większa? Większa, no. Wyjmuję kolejną kartę, którą jest czwórka. Filip prawidłowo odgadł tylko jedną kartę, więc Filip, sorry, unlucky, ale... Ale jest szansa, że Kuba przy pierwszej się tak jest. Pomyli. Jak Kuba widzowie pomyli się od razu, to Filip wygrywa tę konkurencję, a jeśli nie, to mają albo remis, albo Kuba wygra. Jesteśmy u Kuby. Kuba masz dość łatwo, bo Filip odgadł tylko jedną kartę. To raczej nie będzie trudne, chociaż los może tutaj zrobić inaczej. Uwaga widzowie, pierwsza karta dla Kuby to dziewiątka. Wydaje mi się, że będzie coś tam mniejszego. Kuba twierdzi, że kolejna karta będzie mniejsza niż dziewiątka, więc uwaga, zgadza się, jest siódemka, więc na pewno już nie przegrasz z Filipem. Możecie jeszcze mieć remis, więc ta karta kolejna będzie decydująca. Mniejsza czy większa? Większa od siódemki. Większa od siódemki. Oczywiście, że tak. No to panowie, macie remis. Lecimy z dogrywką. No nie. Runda druga. Skoro już mamy karty, skoro jesteśmy u Kuby, to teraz Kuba zacznie, żeby było sprawiedliwie. Uwaga Kuba, pierwsza karta w drugiej rundzie to jopek. W takim razie to jest proste. Największe szanse są na to, że będzie coś mniejszego. Statystycznie Kuba ma rację, ale uwaga, statystyka to nie wszystko. Przy pierwszej przegrałem? Widzowie, idziemy do Filipa. Powiem wam, że ta dogrywka to nie jest na moją korzyść. Filip jest zmielony już. Ale pamiętaj, że musimy dojechać do stacji jeszcze, nie? Aha. Dobra, gramy. Ja miałam ciężko, żeby dojechać. Nie wiem, co może być na tym kole, jak wygram, żebym przetrwał dalej, ale zobaczymy. Najpierw musisz odgadnąć, jaka karta będzie po tej karcie, a pierwsza twoja karta to piąteczka. Nic, no, zaryzykuję, powiem, że większa. No tutaj statystycznie też bym tak powiedział. U Kuby się to nie sprawdziło, ale u Filipa tak. Dawaj, robimy losowanie. Dobra, idę. W sumie niewiele chyba może ci pomóc w aktualnym stanie. O, ale masz poduszkę na szyję. Nie dawaj Kubie kolejnej wody, nie dawaj mi tej poduszki. Serio? Kończymy gierę. Jest uwaga, widzowie. To jest koniec. Wszystko musi być udokumentowane. Nie, dobrze, tu są krzaki. O, dobra. Na posesję jak już. Koniec, musisz wbić bramę. Na pewno nie tutaj. Gratulacje, możesz wychodzić. Nie mam dla ciebie wody, wygrywasz ten odcinek. Dobra, teraz powiedz szczerze. Jak było? Tak na 50% chce mi się do kibla. A jeśli chodzi o temperaturę? No, teraz jak otworzyłem drzwi, to jest naprawdę źle. Dobra, to wychodź i dawaj szybko do samochodu, nagrzewaj się, ale proszę bardzo. To jest twoja nagroda, przekazuję osobiście. Dziękuję ci bardzo, Karol. To ja dziękuję za udział, gratuluję. Jeszcze raz, dobrze wyszło. Oj, ale teraz muszę iść chyba do auta, ugrzać się trochę. No i do łazienki chyba, czy... Nie masz... No spokojnie jeszcze. Nie, to jest dziwne, jak jest tym pecherzem. W takim razie widzowie, na tym kończymy odcinek. Nasi uczestnicy idą odpocząć, a tirki powoli kończą odpoczynek i zaraz ruszają w kolejną trasę. Jeśli wam się podobało, strzelcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, żeby nie przegapić kolejnych tego typu filmów i koniecznie klikajcie w link podany w opisie i sprawdzajcie laptopa Lenovo Legion Pro 7 i z procesorem Intel Core 14 generacji, który jest tak mocny, że możecie zabrać go wszędzie i grać w naprawdę najbardziej wymagające tytuły, nawet w kabinach ciężarówek.